piękne panie, zacni panowie i prześliczne pacholęta, przyszłość naszej Rzeczpospolitej najjaśniejszej. Jesteśmy na zamku Anny Wazówny, tak się o nim mówi. Jesteśmy w szczególnym momencie, ponieważ obchodzimy w tym roku 450. rocznicę urodzin Anny Wazówny. Co roku w ramach Święta Królewny Anny na dziedziniec zamkowy wjeżdża husaria i za chwilę ta husaria też się pewnie tutaj pojawi. Tak uroczyste witanie turystów na Zamku Golubskim ma miejsce przy wyjątkowych okazjach, a tą wyjątkową są m.in. właśnie imieniny Anny, a dokładnie mówiąc królewny Anny Wazówny, panującej na Golubskim Zamku w początku XVII wieku. No, święto królewne Anny, które celebrujemy zawsze w okolicach imienin Anny, jest już tradycją na zamku, odbywa się dziś po raz kolejny, no ale że w roku 2018 mamy tą wielką rocznicę, 450. rocznicę urodzin królewny Anny Wazówny, jest to wyjątkowa okoliczność. Dzień dobry Państwu, witam Państwa na Zamku Golubskim. O historii zamku i Annie Wazównie można dowiedzieć się, zwiedzając ten wyjątkowy zabytek z przewodnikiem. Przy okazji po drodze zobaczyliśmy zamek i postanowiliśmy zobaczyć. Tak dobrze zachowanego zamku praktycznie rzadko się zdarza, żeby coś takiego zobaczyć. Oprócz Malborka to tutaj mało jest zamków. Czyli to Państwa skłoniło, żeby ten zamek odwiedzić i coś o nim się dowiedzieć? Tak, no tutaj zobaczyliśmy już od razu, że Anna Wazówna, a jednak historia dotycząca Anny Wazy jest w szkołach przynajmniej słabo przedstawiona, więc z ciekawości, skoro mamy czas, chętnie skorzystamy i się czegoś więcej dowiemy. Postać nieprzypadkowo przez naszą historię troszkę zapomniana. Ona w swoich czasach była niewygodna dla szlachty, dla dworu, była trudnym tematem. Dlatego popularyzacja tej postaci w naszej historii jest bardzo ważną i ciekawą rzeczą. Nasz zamek wpisuje się tutaj doskonale. Był siedzibą jednego ze starostw, którymi Anna Wazówna zarządzała do swojej śmierci. Anna Wazówna była siostrą króla Zygmunta III Wazy oraz wnuczką Jagiellonów i Wazów. To są własnoręczne listy Wazówny, które pisała do rodziny Rubinsternów. O dokonaniach i roli, jaką odegrała Anna Wazówna dla tego regionu i Zamku Golubskiego, mówiła w swoim wykładzie dr Alicja Sarkozłowska, historyk sztuki i zarazem autorka wielu publikacji na temat Anny Wazówny, starościny golubskiej w latach 1611-1625. Anna Wazówna dostała od swojego brata starostwo golubskie w 1611 roku. Wcześniej, w 1604, może 1605, otrzymała już starostwo brodnickie. Na pewno przyjeżdżała oglądać swoje starostwa i brodnickie, i golubskie. Zajmowała się sprawami tamtejszych mieszkańców, bo zachowały się listy z różnymi prośbami do króla, do Rady Miasta Gdańska, pisane po to, aby komuś pomóc w życiu, aby miał za co wyżywić swoje dzieci, czy mógł skończyć swój żywot w hospicjum. Anna sprawnie zarządzała starostwami. Znajdowała też czas na swoje pasje naukowe i religijne. Utrzymywała kontakty z wieloma naukowcami i artystami, wielu z nich wspomagając swoim mecenatem. Interesowała się przede wszystkim botaniką i ziołolecznictwem. Nazywano ją nawet apteką dla chorych. Na zboczu zamku zbudowała okazałe ogrody, które nie tylko pełniły funkcje ozdobne, lecz również pozwoliły na uprawę ziół, z których wykonywała leki. Zajmowała się właśnie ziołolecznictwem, w okolicy miała szpital dla ludzi ubogich, no, czyli taka kobieta bardzo bogata, ale bardzo dbająca o swoich poddanych. Na początku lipca przez 3 dni na Golubskim Wzgórzu można podziwiać walki rycerzy pieszych i ciężkozbrojnych podczas międzynarodowego turnieju rycerskiego. Obecnie turniej stał się wyznacznikiem prężnie działającego ruchu odtwórstwa historycznego. Idea ruchu rekonstrukcyjnego narodziła się właśnie u nas na zamku podczas pierwszego turnieju rycerskiego, jaki odbył się właśnie u nas. Od tej pory ruch ten rozlał się na bez mała cały świat. Turnieje odbywają się oczywiście do dzisiaj i zamek jest siedzibą niejednego z bractw rycerskich. Jest siedzibą na przykład chorągwi husarii województwa kujawsko-pomorskiego. Państwa zdrowie i za pamięć o naszej księżniczce. Wiwat! 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 Jesteśmy po raz pierwszy tutaj.
Ja jestem naturalnie bardzo zaskoczona i zauroczona tym wszystkim, czego się dowiedziałam, tak? I naturalnie tym wszystkim, co zobaczyliśmy. Oczywiście Państwo trafili na imieniny Anny Wazówny. Tak, to był wielki przypadek. W sumie mieliśmy nawet dzisiaj wrócić z powrotem do zagranicy, ale na życzenie naszego synka, który jest bardzo zauroczony rycerzami i akurat tak tym tematem, postanowiliśmy przedłużyć urlop i zostać jeszcze dzień dłużej. Na zamku już byłem kilka razy, ale na imieninach Anny Wazówny, urodzinach to pierwszy raz. I fajnie taki wyjazd, uczczenie pamięci. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Dziękujemy ślicznie, ale nam się trafiło. Takich okazji na zamku w tym roku będzie jeszcze wiele, wobec czego zapraszamy. Atrakcji jest mnóstwo, jak Państwo widzą. Na naszej stronie internetowej wszystkie informacje na ten temat się znajdują.